Pani marszałek, pani premier, Wysoka Izbo. Ważne przedstawione przez panią premier priorytety, z których ja się bardzo cieszę, to opieka nad najmłodszymi poprzez rozwój sieci żłobków i przedszkoli oraz opieka nad seniorami w tworzonych dziennych domach seniora. Rozwiązania te będą służyć umożliwieniu opiekunom dzieci i seniorów być aktywnymi zawodowo. Ale szczególnie potrzebne w tym samym celu są rozwiązania umożliwiające dobre instytucjonalne zaopiekowanie się również osobami niepełnosprawnymi, najbardziej zależnymi od pomocy innych, zarówno najmłodszymi, jak i dorosłymi. Wiem, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstają także rozwiązania legislacyjne dotyczące tych potrzeb, biorące pod uwagę głosy szeregu organizacji i środowisk zajmujących się osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Chcę zapytać w imieniu tych środowisk o szczegółowy harmonogram prac legislacyjnych dotyczących rozwiązań uwzględniających szczególne potrzeby opiekuńcze osób z niepełnosprawnościami, tych najmniej samodzielnych i najbardziej zależnych od pomocy innych osób. Wierzę, że pani premier ma odpowiednią wrażliwość i determinację, aby doprowadzić do sfinalizowania tych prac. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję pani posłanko.